Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego. Ta książka to jest, proszę Państwa, odkrycie. I to jest odkrycie pisane przez duże O. Odkryć każdego roku mamy wiele. Są to setki odkryć. Ale tylko niektóre z nich mają szansę przebicia się do świadomości badaczy zagranicznych. To właśnie odkrycie przebiło się. Właśnie chociażby tym, co dokumentuje Zielona Książka. Że bez żadnych ceregieli natychmiast chciano to opublikować na Zachodzie. I stąd, jeżeli bym zachęcał Państwa do zapoznania się z tą publikacją, to między innymi dlatego, że ona jest ponadczasowa. My przeminiemy, ale to odkrycie będzie trwało. Również dlatego, że nie tylko w Polsce, ale i w Europie nie ma nic porównywalnego. Poza tym jest to kopalnia wiedzy o wielu jeszcze dotąd nieuświadamianych sobie aspektach tego odkrycia. To, co dyskutuję z moimi współpracownikami, sam piszę kolejny artykuł na temat wybranych tam aspektów odkrycia w Bodzi. Po prostu będzie ona się co najmniej przez najbliższą dekadę do powstawania kolejnych jeszcze publikacji. Dlatego powinno się ono Państwa znaleźć na półeczce.